Cześć, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kondi, a to jest kolejny odcinek serii z Farminga 22 na moim kanale. Dzisiejszy odcinek będzie naprawdę bardzo fajny, jestem tak bardzo podekscytowany tym, co dzisiaj będziemy robić, ponieważ w dzisiejszym odcinku zakupię sobie fabrykę. Żadnej serii z Farminga, nawet w Farmingu 2.19 w ogóle nie kupiłem żadnej fabryki, więc dlatego w dzisiejszym odcinku chciałem to zrobić, więc no będzie ten odcinek mega kozacki. Dlatego nie zapomnijcie o łapeczce w górze, o subskrypcji, bo wbijamy 1000 subów do końca roku szkolnego. Tak, chciałbym bardzo wbić 1000 subów do końca roku szkolnego. To jest takie moje malutkie marzenie, więc no fajnie byście to zrobili i będę miał takiego banana na twarzy. No. No i też nie zapomnijcie o dzwoneczku i wpadajcie na mojego Twitcha, twitch.com/kondi, na mojego Twittera, to jest kondic już. Dobra, lecimy sobie tu już z tym wszystkim. I tak jak wam powiedziałem, chciałbym sobie tą fabrykę zakupić. Fabrykę czy tam po prostu, już wam mówię jak to się dokładnie nazywa, bo ja już troszeczkę przedłużałem, przedłużałem swoje nagrywki, bo miałem tam kilka rzeczy do zrobienia i tak już do końca nie pamiętam. I to jest w ogóle 42 odcinek z Farminga, tak moi drodzy, 42, więc już tych odcinków troszeczkę nagrałem. Czekajcie, gdzie to było moi drodzy, bo tak chciałem teraz sprawdzić, tu była budowa, co nie? A, to po prostu produkcja i to są po prostu, nie wiem, fabryki, tak tam można to powiedzieć w ogóle, tak mi się wydaje, że fabryka. No, więc lecimy sobie z tym odcinkiem. I tak w ogóle powiem wam, że zakupiłem sobie nowe tereny. Tak, tutaj tak wam powiem, że nowe tereny sobie kupiłem w międzyczasie. Między odcinkami sobie zakupiłem nowy teren, tylko po to, żeby mieć miejsce, gdzie tą fabrykę mógłbym po prostu tutaj ją tak jakby, no, zbudować. W którym miejscu? I już wam pokazuję, jaka to jest lokacja. Tutaj to idziemy, musimy sobie przejść tędy. I te tutaj pole już jest moje, więc no będzie fajnie. Muszę tutaj tą kukurydzę skosić. Więc naprawdę musimy się spieszyć, bo chciałbym, żeby ten odcinek, żebym w 20 minutach zdążył po prostu zakupić tą fabrykę i że po prostu zdążyłbym ją tutaj wam ją pokazać, jak ona wygląda ogólnie. Też w ostatnim odcinku, jak dobrze pamiętam, pokazywałem wam, jak mulczowałem ściernisko, ale to tak, nic ciekawego nie było, więc nie będę teraz o tym zbytnio gadał. Dobra. Więc sobie tutaj ten i ta fabrykę, no zalokujemy sobie tą fabrykę w tym miejscu. Tak mi się wydaje, jak sobie sprawdzałem właśnie, to w tym miejscu by było gites. Tylko że jeszcze jedną rzecz muszę zrobić, ponieważ jak widzicie, tutaj, już wam pokazuję w tym miejscu, tutaj prowadzi taka ścieżka i chciałbym, żeby ta ścieżka prowadziła tędy, tylko że tu po prostu ta głupia kukurydza rośnie, dlatego sobie tą kukurydzę tutaj będziemy sobie ją tutaj będziemy ścinać. Teraz sobie weźmiemy tutaj mój piękny kombajn. Zabierzemy sobie tutaj tego toplinera Deutsch Fahrer. Ten kombajn też już ma trochę czasu, więc powinniśmy go jak najprędzej sprzedać, bo jednak tutaj wraz z rozwojem, a czekajcie, bo dłuższe muszę to skosić. Ja cię kręcę, zapomniałem o tym. Wraz tutaj z rozwojem mojej farmy to powinien jednak inwestować też w inne rzeczy, tylko no, że z tą kasą jest troszeczkę krucho i dlatego jeszcze o tym zbytnio nie myślę. Myślę tylko o takich rzeczach, które są takie po prostu najciekawsze w tym farmingu i to co po prostu mi się podoba i to co po prostu chciałbym zrobić, no, bo nie będę robił jeszcze rzeczy, które po prostu mi się nie podobają, a nie po prostu nie chcę robić, bo czemu miałbym robić w ogóle? No, nie, lecimy sobie tutaj już z tym farmingiem, z tym koszeniem. Chciałem też ogólnie tak wam powiedzieć, jak tutaj będę sobie kosił, że wczoraj pojawił się mega fajny odcinek z unboxingu mojego nowego telefonu. O, tutaj już wam pokazuję, jaki to jest telefon, to jest, a czekajcie, tutaj ten kombajn trzeba się zatrzymać. O, mój iPhone 13, tak, fajny, co nie? Właśnie jego unboxing mogliście widzieć na moim kanale, więc serdecznie was tam zapraszam na mój ostatni filmik. I również w poniedziałek, dobrze pamiętam, pojawił się mega kozacki filmik z testu donatów ekipy, więc też troszeczkę poświęciłem czasu, żeby nagrać ten odcinek z tymi pączkami, znaczy tymi donatami ekipy, bo jednak musiałem po sklepach latać i po prostu znaleźć sobie te głupie donaty, więc fajnie by się tam też wbili ten, na ten poniedziałkowy odcinek, zostawili jakiegoś serdecznego kciuka. I w sumie tyle. I obejrzeli cały odcinek. Dobra, to musimy jeszcze skosić. Dobra, cyk, tak mi się wydaje, że będzie gites. Dobra, lecimy sobie tu z tematem. Ogólnie, jak widzicie tutaj w mojej bluzie ze Sicarios, tą, której też mogliście zauważyć odcinek na moim kanale, ten odcinek w sumie zrobił bardzo fajne wyświetlenia, bo on coś tam koło miał, na ten moment chyba 150 wyświetleń. A w ogóle na ten moment mój kanał ma chyba 362 subskrypcje. Coś koło tego, nie wiem, nie chcę po prostu was okłamać, ale wydaje mi się, że coś w tych okolicach może mieć, więc lecimy po prostu jak burza, po prostu jak ten taki stróż pędziwiatr, no, o, tak, to, taka bajka była.
i lecimy z tymi subami, tylko po prostu musimy wbić na początek 500 subów, bo jak wbijemy 500 subów, to odblokuje kategorię społeczność, więc będę mógł wam jakieś tam dawać te jakieś tam po prostu wpisy, czy tam jakieś te, że jakieś tam ogłoszenia i tego typu rzeczy. No więc pierwszy musimy 500 subów, ale mam nadzieję, że do końca tego roku szkolnego uda się jednak wdobić te 1000 subów, bo byłoby naprawdę bardzo fajnie. Dobra, odpalę sobie to ogólnie pracownika, on tutaj sobie robi, ja wam tu jeszcze powiem o tych moich... Robisz, dobra. O tych moich tutaj sadzonkach, bo jak widzicie, tutaj zasadziłem sobie sadzonki sosny, więc na pewno wyczekujcie odcinek z tego, jak będę sobie po prostu te tutaj sosny wycinał, więc na pewno będziecie mogli to widzieć na moim kanale. No, tutaj ich mam ile? Jest 1, 2, 6, 8, nie, 9 mam ich, 9. No więc taka optymalna liczba. Oczywiście będę pokażę wam załadunek, jak to wszystko wygląda, bo tego na moim kanale jeszcze nie było, więc możecie po prostu czekać na taki odcinek, więc na pewno wam to nagram. No, tutaj mój pracownik to będzie robił, a ja w międzyczasie tutaj sobie pogadam z wami na temat, na tematy życiowe, o tym, o egzystencji, tak się mówi chyba, ludzkiej. Tak się chyba to mówi, co nie? Egzystencja? A tak, no. I tak to właśnie leci sobie. Ogólnie to teraz zaczynają się niedługo z święta, więc też będzie dużo odcinków na moim kanale, będzie dużo streamów, ciekawych streamów, jakieś tam może drunk streamy, coś tego typu. Tak jeszcze chciałem wam powiedzieć, że... Że co? Coś chciałem wam powiedzieć, tylko że zapomniałem już tego, tak ogólnie. Kurka wodna, wyleciało mi to z głowy. Niech to szlak by trafił. Dobra, ale mniejsza o to, powiedziałem sobie teraz oczywiście wysypać tą soję do mojego silosa. I oczywiście jak wysypiemy tą soję, to pojedziemy sobie tam tą kukurydzę skosić i skosimy tą kukurydzę, to bez problemu będziemy mogli w tamtym miejscu zakupić sobie tą naszą fabrykę. Bo tak jak wam wspominałem na początku odcinka, w ogóle nie pamiętam dokładnie, czy w Farmingu 19 była możliwość posiadania fabryki, możliwość zakupu, ale jak dobrze pamiętam, tam chyba tylko za pomocą modów mogliśmy sobie nabyć fabrykę. No a w tym Farmingu jest to opatentowane, więc bez żadnych tutaj większych problemów możemy sobie zakupić oczywiście takie różne fabryki, bo na przykład może być jakiś tam jakiś tam fabryka od mebli, może być jeszcze jakaś tam fabryka od płatek śniadaniowych, więc no naprawdę jest tego jest w czym wybierać, więc wam to wszystko zaprezentuję. A jestem ciekawy właśnie, czemu w tamtym farmingu to nie było, zważywszy na to, że tamtym farming to był tak i tak bardzo fajny farming, więc mogliby wtedy to zrobić, ale ja jeszcze nie, po prostu mogę nie pamiętać tego, ale z modami chyba to było. To chyba było, tak się, bo tych modów do tego farminga w 19 to było multum tych modów. Niestety w tym farmingu jeszcze nie ma, w 20 miała jeszcze tyle modów. Zaiste z czasem, może będzie ich więcej, ale kto wie, może po prostu jeszcze ludzie tak bardzo nie chcą tych modów wprowadzać do farminga nowego. Ale to się jeszcze wszystko zobaczy. Dobrze, moi drodzy, w tym momencie muszę sobie zabrać oczywiście ten header od kukurydzy, bo tym mi się nie uda skosić tamtej kukurydzy, a ja tamtą kukurydzę oczywiście chciałem sobie pozyskać stamtąd, bo jednak jest to jakiś tam pieniądz, a po prostu ja jestem, można tak powiedzieć, że złotówą, nawet w normalnym życiu jestem złotówą, więc no wolę sobie każdy grosz zaoszczędzić. Oj, kurde, trzeba tu wyrobić. Tak jak jeżdżę sobie nawet autem, to też jeżdżę, po prostu jeżdżę tak zwane, tak mogę powiedzieć, że z wiatrem, że jak jest ten, jak jadę, to po prostu jak najmniej gazu, żeby po prostu jechać na tym, co po prostu na tym gazie, który wdusiłem tam prędzej. No, więc tak to właśnie u mnie wygląda. No nie jest zbytnio ciekawie, no nie jest, wam powiem. Jest bieda po prostu, jest bieda. Ale co zrobić? Dobra, lecimy sobie tam. Jeszcze muszę tutaj sobie na tym moim polu, muszę sobie właśnie jeszcze na tym polu tutaj... O kurka, no sorry, że spojrzałem w telefon, ale dostałem wiadomość, że jednak myślałem, że kartkówka będzie na inny dzień, ale niestety kartkówka będzie. Niech to szlak by trafił. Dobra, mniejsza o to. Na tym polu jeszcze muszę sobie coś tam zasiać. Jakiś może jakiś nowy gatunek, znaczy nowy rodzaj roślin, ale to się jeszcze zobaczy wszystko. Farming jest o tyle tak bardzo fajną grą, że mam po prostu tutaj tak wolną rękę do tego, co chcemy robić, że po prostu jakby gra nie wymaga na nas, że coś tam musimy zrobić i ten. Ja właśnie lubię takie gry, gdzie jest otwarty świat, po prostu możemy sobie robić coś co, takie na przykład takie GTA, to jest naprawdę bardzo fajna gra. Dobra, ha, czy uda się?
O, patrz, widzicie, udało się, dobra. Więc tutaj pracownik mój to będzie robił oczywiście. Jak widzicie, tutaj te moje pole. I jeszcze wam zaprezentuję, jak ten teren ogólnie wygląda, bo ten teren jest całkiem duży. Tak wam powiem. Para pa 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 para pa pa. Gdzie to jest, moi drodzy? Aha, tutaj, ja gdzieś tam latam, a to jest tu. Patrzcie, tereny. To ja ten teren zakupiłem za 140 tysięcy. No, taka optymalna cena mi się wydaje. Niezbyt duża. No, tak to właśnie, dobra, aha, tu wszyscy będą kamienie, łobaby, te kamienie będę musiał tu wszystkie sobie zbierać, to też jest taka żmudna praca i tam się nie chce tych kamieni zbierać na tych polach wszystkich. Oni powinni te kamienie przed sprzedażą pola, powinni sami tutaj zbierać, a nie kurde mi tu pozostawiać na własną rękę do zrobienia. Co za frajerzy. O, tutaj widzę, że gościu w żonobijce, a nie, to jest baba. Baba w żonobijce leci sobie. Dobra, ty to sobie rób, a ja tu za chwileczkę będę mógł sobie już tutaj te pole sobie troszeczkę zmniejszyć, bo ja sobie tak zmniejszę, że wydaje mi się, że do tego stopnia sobie jest mniejsze i tak powinno być gitesz, szczerze tak wam powiem. Zważywszy na to, że te pole jest duże i no po prostu no nie zrobi dla mnie to większego znaczenia, czy urwę kawałek tu troszeczkę czy tam, więc a tutaj i tak idzie ścieżka w tę stronę, więc no jest gitesz. Dobra. Teraz tak, moi drodzy, żeby zrobić to, to musimy oczywiście sobie kliknąć P, budowa, no i musimy sobie oczywiście, moi drodzy, kliknąć kształtowanie terenu, a później malowanie. Dobra, i teraz jest pytanie, czy to jest to? Dobra, można powiedzieć, że to jest to, więc sobie tak tutaj pojedziemy z tym. Dobra, cyk, cyk, cyk. Dobra, dobra. A tu pomiędzy mamy co w ogóle? A, tu jest taka zwykła trawka, co nie? Dobra, tą trawkę sobie tak tutaj normalnie damy. Cyk, 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 cyk. Tylko taka trawa, taka trochę dziwnie ona idzie tutaj, tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że do tego momentu tu będzie gites. A czemu to tak właśnie, kurde, porąbane to jest. Dobra, 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 lecimy z tematem. No i teraz patrzcie, teraz zrobimy z tej, żeby pracownik skończył kosić. A nie, bo on tam jest, dobra. Czy to wygląda tak normalnie? Czy jakoś tak dziwnie? Nie, normalnie wygląda, dobra. Zarąbiście, czekajcie. Kształtowanie terenu, malowanie, dobra. Jaki mam tu jeszcze w ogóle rodzaj ziemi, czy nie? A nie, mam tylko takie coś, no a niechby to pech trafił. To na pewno się nie dało, te? Zawsze się dało przesuwać, lol, dziwne. Dobrze, moi drodzy. To zrobimy sobie, dobra, nie będzie tak. I teraz sobie z tej strony tutaj damy trochę tego. Tak, dobra, 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 dobra. Dobra, dobra, o, gites. Teraz jest pytanie też, jak my chcemy tą w ogóle tutaj fabrykę mieć? Czy my chcemy ją tak bardziej mieć dalej, oddaloną, żeby była mniej widoczna, czy żeby była bardziej widoczna? Mi się wydaje, że taka, ja na początku chciałem mieć ją tak mniej widoczną. I wydaje mi się, że właśnie taką sobie tutaj zrobię. Dobra, to jest tak. To jest tak, to jest tak. No taka droga trochę inaczej wygląda, ale droga to droga, moi drodzy, lepiej taka, jakbyś miała być zwykła tutaj trawa, a taka przynajmniej droga to jakoś wygląda. Dobrze. Nie będzie tak na początek, sprawdzimy sobie do jakiego momentu tutaj możemy to zrobić. A, dobra, nie będzie tak. I teraz w tym momencie damy sobie tą fabrykę. Pewnie się zastanawiacie, jaką fabrykę sobie zakupię. Już wam mówię, jaką fabrykę sobie zakupię. Dobra, patrzcie. Fabrykę, którą sobie zakupię, to będzie, już wam pokazuję, która. Gdzie ty jesteś, panie fabryka? Czy ja dobrze sprawdzam? Nie, ja oczywiście źle sprawdzam. Musimy wejść tutaj i mamy budowa. I w tym momencie zabieramy sobie po prostu produkcja. No i mamy, widzicie, nawet szklarnię, nie było się nawet pojawić odcinek o szklarni, ale to wszystko trzeba czekać, bo jednak tak jak wam wspominałem, jest dużo tego wszystkiego w tym farmingu. Możemy mieć nawet targ rolny sobie zakupić za 55 tysięcy, tylko no jest on gigantyczny, więc no byśmy musieli troszeczkę poczekać. Możemy mieć na przykład to, jakiś tutaj domek, możemy mieć takie coś, czekajcie, tu sobie obrócę ładnie. Taki domek, możemy sobie mieć również taki supermarket, więc jest naprawdę, szczerze wam powiem, że jest dużo to. Tutaj mamy bioelektrownię cieplną, tu mamy bar fast food, też ciekawe, wow, to też by pasowało nieźle, ale to sobie zostawimy na kiedy indziej. A bo to są
punkty skupu. Aha, dobra, moi drodzy. A my chcemy fabryki. Co? To ja sobie sprawdzałem. Widzicie, fabryki też macie przeróżne. Olejarnia, fabryka płatku zbożowy, zakład cukrownia, przędzalnia, młyn zbożowy, więc tutaj też mamy bardzo podobne do tamtych punktów skupu. Czekajcie, czy... dobra, wszystko jest, bo chciałem sprawdzić, czy na pewno się odcinek nagrywa, bo jakby się nie nagrywał, to z lekka byłbym wkurzony. O! Przetwórnia winogron. To chciałbym właśnie w tym miejscu sobie tutaj, moi drodzy, zakupić. Tak, patrzcie, w tym tu sobie miejscu to zakupimy. I to będzie właśnie moja pierwsza fabryka w tej serii. I ogólnie chyba na moim kanale, tak mi się wydaje. Więc w tym momencie sobie automatycznie ją zakupimy. Ej, czekajcie, czemu zachodzi na inny obiekt? Przez chwilę było dobrze. Halo? No nie rozumiem to za żadne skarby świata. Dobra, zostawimy sobie tak. Cyk. No i moi drodzy, mamy naszą pierwszą fabrykę. Oficjalnie, przetwórnia winogron. To jest moja pierwsza fabryka. Wow, wygląda bardzo ładnie. Tak schludnie. Tak wyrafinowanie. Więc moim skromnym zdaniem jest gites. Jest gites, więc będę musiał tu sobie tą moją fabrykę ładnie sobie ją tutaj oszczędzać. Tutaj sobie pielęgnować. Nie, pielęgnować tak nie można mówić. Po prostu dbać będę musiał o nią. No, czekajcie, jeszcze w tym miejscu sobie zrobię troszeczkę tą jednak tą budowę tu inaczej. Kształtowanie terenu to. I pewnie się też możecie zastanawiać, czemu akurat kupiłem sobie. Czemu akurat sobie kupiłem w ogóle. Trawa, tak, to jest trawa. Czemu sobie akurat kupiłem. Moi drodzy, co? Aha. Czemu sobie kupiłem fabrykę winogron, w sensie przetwórni winogron, bo to może was intrygować. A kupiłem tylko dlatego, że. Bo może oglądacie moje odcinki i wiecie, że. Mam po prostu duży sad winogron i to mi się właśnie będzie tak zwracało, przyda mi się to, a że po prostu nie chcę, żebym po prostu tracił na tych winogronach, to będę sobie tutaj właśnie produkował sam te tutaj piękne jakieś tam może wino czy coś tego typu, więc no naprawdę mam wolną rękę do tutaj różnych rzeczy, no. A że straciłem tutaj troszeczkę, oj kurka wolna, a że straciłem tutaj troszeczkę pola, to mi nie jest w ogóle smutno, bo jednak bądźmy poważni. Aha, złą stronę, ja chciałem to dać. Czekajcie, czy to jest to? Teraz zrobimy sobie tak, żeby to było gites. Tak, tak, tak. O kurka wodna, no. Ten odcinek będzie się chyba tutaj głównie skupiał na tym, że będę tutaj sobie malował tym. No ale jednak mam nadzieję, że to nie, że to też jest jakieś tam ciekawe w jakimś tam małym chociaż stopniu. No, patrzcie, tutaj zrobimy sobie tak. Szybko sobie to zrobię i widzimy się za chwileczkę. Dobrze, moi drodzy, ja już tutaj skończyłem te kształtowanie terenu. Tutaj już jest po malowaniu tej tutaj całej tutaj ziemi. Wygląda to właśnie w taki sposób. Mam nadzieję, że wam się podoba, bo mi się totalnie podoba. Jest gites, tak wam szczerze powiem. Tutaj będziemy sobie po prostu podjeżdżali. Jak to w ogóle, moje gospodarstwo, magazyn jest pusty. Budowa magazynu, brak aktywnej produkcji. Więc tu jednak będziemy musieli troszeczkę się zagłębić ten temat. Więc na pewno w następnych odcinkach będę wam pokazywał produkcję jakiejś tutaj może wina albo czegoś. Patrzcie na to, łańcuchy produkcji, wow. Kozackie wam powiem. Patrzcie co my tutaj mamy w ogóle. Winogrona, wytwarzane produkty, rodzynki, sok z winogron. Więc naprawdę powiem wam, że jest to mega ciekawe. Więc oczekujcie na następne odcinki. Będziemy właśnie to robić. Nie mówię, że na następnym odcinku, ale tak za 2-3 odcinki na pewno się tutaj zagłębię w ten temat i wam wszystko opowiem, jak to wygląda, moi drodzy. Więc w tym odcinku to było na tyle. W ogóle ostatnio widziałem gdzieś na TikToku, czy tam na YouTubie, że gościu z Rosji, jakiś Rusek, taki, albo to był Ukrainiec, nie pamiętam już dokładnie, wydaje mi się, że Rusek, miał chyba takiego moda, albo po prostu jest to z farmingu, że wydobywał złoto. Może też jakieś coś nagram, ale to jeszcze zobaczę. Na razie dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Nie zapomnijcie moje o łapeczce w górze, o subie. Podajcie na mojego Twitcha, Twitch.com/na mojego Twittera. To jest Kondycjusz. Ja się będę z wami żegnał. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, moi drodzy. I do następnego odcinka, który pojawi się w piątek. Elo, no to kumanaura.